4 kwietnia około godziny 20 oficer dyżurny Tomaszowskiej Komendy Policji otrzymał telefoniczne zgłoszenie o prawdopodobieństwie nietrzeźwości kierującego. Kobieta, będąc w sklepie, zwróciła uwagę na pijanego mężczyznę, który po zrobionych zakupach wsiadł do auta i odjechał. Razem z towarzyszącym jej mężczyzną o zdarzeniu poinformowali policję i ruszyli za Peugeot. 49-letni kierujący zatrzymał pojazd przy ulicy Mazowieckiej. W tym czasie dojechał również patrol policji. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie trzeźwości wykazało u kierującego 2,5 promila. Mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości i grozi mu kara do 2 lat więzienia. Tomaszowska policja kieruje słowa uznania dla 22-letniej tomaszowianki, która dzięki swojej zdecydowanej postawie udaremniła dalszą jazdę nietrzeźwemu kierującemu. Zatrzymany stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu. Dzięki temu uniknięto potencjalnej tragedii na drodze. 5 kwietnia o godzinie 19:10 społeczna Straż Rybacka powiadomiła tomaszowską policję, iż w obrębie ochronnym rzeki Pilicy 2 mężczyzn łowi ryby. Za tablicą informacyjną obręb ochronny, połów i czynności szkodliwe dla ryb surowo wzbronione policjanci zauważyli 2 wędkarzy. Wędkarze to 25-letni mieszkańcy Tomaszowa. Podczas wykonywanych czynności służbowych funkcjonariusze przesłuchali podejrzewanych, zabezpieczyli sprzęt wędkarski używany przez każdego z nich. Jeden z 25-latków nie posiadał karty wędkarskiej. Obaj tego dnia nie złowili żadnej ryby. Za swój czyn odpowiedzą przed miejscowym sądem. Za połów ryb w obrębie ochronnym grozi grzywna, ograniczenie wolności bądź jej pozbawienie na okres do 2 lat. Ustawa o rybactwie śródlądowym przewiduje ustanowienie obrębów ochronnych w miejscach stałego tarła ryb, rozwoju na rybku gromadnego, zimowania, bytowania i przepływu ryb. Ten sam akt prawny zabrania połowu ryb w obrębach ochronnych w powiecie tomaszowskim obrębem ochronnym są: obręb ochronny w Smardzewicach, gmina Tomaszów Mazowiecki, obejmujący odcinek rzeki Pilicy na długości 200 metrów w dół rzeki od zapory czołowej, zbiornika zaporowego i część zalewu Sulejowskiego na odległości 50 metrów od zapory. Obręb ochronny w Tomaszowie Mazowieckim, obejmujący ujściowy odcinek cieku Józefówka, lewobrzeżnego dopływu rzeki Pilicy, zwyczajowego zwanego zbiornikiem Lodowiec, odkładki zlokalizowanej na cieku powyżej zbiornika do miejsca wypłynięcia jego wód do rzeki Pilicy. Obręb ochronny w Tomaszowie Mazowieckim, obejmujący odcinek rzeki Pilicy na długości 50 metrów w górę rzeki do jazu pierzczącego Brzustówki i odcinek od jazu pierzczącego Brzustówka w dół rzeki do ujścia kanału odpływowego Starorzestrza zwanego zwyczajowego Zimne. Rezerwat Spała, przemieszczanie się i amatorski połów ryb na odcinku rzeki Pilicy dozwolony jest wyłącznie z oznakowanych ścieżek dydaktycznych. Rezerwat Gać Spalska, całkowity zakaz amatorskiego połowu ryb na rzece Gać oraz na istniejących na niej zbiornikach wodnych na odcinku od jej źródeł do ujścia zbiornika Spała, rezerwat przyrody. 6 kwietnia komendant powiatowy policji w Tomaszowie Mazowieckim, inspektor Szymon Herman, na ręce pani dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, pani Anny Zwartoń, złożył podziękowania dla seniorów, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, za wspaniały aktorski występ w spektaklu Bezpieczny Senior. Kierując również wyrazy uznania dla instruktora teatralnego, pana Przemysława Sowy, za osobisty wkład i zaangażowanie podczas przygotowań słuchaczy do występu scenicznego wykorzystanego 15 marca w GOK-u w Niewiadowie. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, Instytut Psychologii Zdrowia, zaprasza do składania zgłoszeń w jubileuszowej 10. edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą Policjant, który mi pomógł, służącego wyróżnianiu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja 2017 roku. O szczegóły konkursu odsyłam do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Jakie warunki musi spełnić kandydat na policjanta? Jak wyglądają poszczególne etapy rekrutacji? Na te i wiele innych pytań odpowiadali tomaszowscy funkcjonariusze podczas targów pracy, które odbyły się 7 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 imienia Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim. Mundurowi opowiadali zainteresowanym o tym, jak w praktyce wygląda służba. Celem targów było przybliżenie specyfiki lokalnego rynku pracy. Tego typu przedsięwzięcia dają możliwość spotkania z przyszłymi pracodawcami oraz zapoznanie się z konkretną branżą. Wśród różnego rodzaju firm i instytucji nie zabrakło również tomaszowskich policjantów, którzy przygotowali swoje stanowisko informacyjne. Zainteresowani służbą w policji byli przede wszystkim młodzi ludzie, którzy swoją przyszłość i karierę zawodową wiążą właśnie z mundurem. Funkcjonariusze odpowiadali na szereg pytań oraz rozdawali ulotki informacyjne dla zainteresowanych.
Uczestnicy targów pracy mogli dowiedzieć się m.in., jakie warunki musi spełniać kandydat do służby oraz jak wyglądają poszczególne etapy rekrutacji. Policjanci wyświetlali także film instruktażowy pokazujący, jak wygląda test sprawności fizycznej. Targi były skierowane dla uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych z terenu Tomaszowa Mazowieckiego oraz powiatu tomaszowskiego, ich rodziców oraz uczniów klas trzecich i czwartych szkół ponadgimnazjalnych, jak również osób bezrobotnych. 8 kwietnia o godzinie 15:20 na ulicy Stolarskiej trzech nieletnich sprawców pobiło dwóch 14-latków. Jak wynikało ze wstępnych ustaleń, trójka chłopców na boisku szkolnym zaczepiła 14-latka. Przewrócili go, bili i kopali po całym ciele. Kolega pokrzywdzonego próbował odciągnąć napastników. Wtedy agresja odwróciła się na niego. Jadące samochodem małżeństwo zwróciło uwagę, jak młodzi chuligani biją nastolatków. Zareagowali i zadzwonili po policję. Mężczyzna próbował zatrzymać łobuzów, niestety sprawcy uciekli. Pokrzywdzonym została udzielona pomoc medyczna. Policjanci ustalili rysopis agresywnych dzieci. Po kilku godzinach były już znane ich nazwiska. Następnego dnia, kilka minut po godzinie 6, weszli do domu najbardziej agresywnego chłopca. 15-latek został przesłuchany. Dwóch pozostałych napastników w wieku 14 i 16 lat zatrzymano w miejscu zamieszkania. Nastolatkowie zostali przesłuchani w charakterze nieletnich sprawców czynu karalnego. O ich dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. 10 kwietnia w Spale odbyły się uroczystości upamiętniające 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej i rocznicę śmierci świętej pamięci generała broni Tadeusza Buka. W tym dniu od godziny rannych przy grobie pana generała wystawione zostały warty honorowe. Punktualnie o godzinie 8:41 na cmentarzu parafialnym rozpoczęły się uroczystości w obecności rodziny, przyjaciół oraz gości. Początkiem uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy grobie pana generała. Z okazji świąt Wielkiej Nocy od wszystkich policjantów dla widzów telewizji Amazing życzę zdrowych, pogodnych świąt Wielkiej Nocy, jak najmniej zmartwień oraz wiele, wiele uśmiechu na co dzień.